Football Face on Tour. Jesteśmy na stadionie Bournemouth. Świeżo po meczu Bournemouth-Manchester City jeszcze działa wszelka maszyneria, kosiarki i inne rzeczy. A przede wszystkim obok mnie jest Artur Boruc. Czy Artur Boruc takie mecze z Manchesterem City, z Chelsea przeżywa bardziej niż inne? Czy to jeszcze robi na tobie wrażenie? Nie wiem, myślisz o tym noc przed, analizujesz, kręcisz się w łóżku. Czy podchodzisz do każdego rywala tak samo? Staram się podchodzić do każdego tak samo, jednak wiadomo, że pompka w mediach i nawet tutaj w klubie jest zupełnie inna, jeśli gramy z tymi zespołami z czołowej czwórki, piątki. Ale ja już myślę, że z wiekiem już troszeczkę rozegrałem tych meczów i trochę łatwiej podchodzi mi się do tego. No, wiadomo, że ambicje swoje mam i tego mi pewnie jeszcze będą młodsi koledzy zazdrościć, mam nadzieję. Tak obserwuję całą twoją karierę, ale w ostatnich latach patrzę na ciebie, co robisz na boisku, bo o twoim życiu wiem niewiele, ale patrzę i myślę, że przychodzi mi do głowy jedno słowo. Harmonia. Chodzi ci instrument muzyczny, rozumiem? Tak, ustna, harmonijka. No tak, w życiu tak jest, że jeśli i prywatnie wszystko się układa, odpukać. Ja za dużo też o tym nie chcę mówić, bo to jest troszeczkę łatwiej też w pracy, mi się wydaje. I wszystko w życiu wydaje się dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. Ale jest tak, że się zmieniasz, tak? Bo już mówiłeś o tym 2 lata temu, czy 3 lata temu, że spokorniałeś. A chyba z wiekiem coraz bardziej jesteś taki stonowany. Być może. Zmieniają się też z czasem priorytety. Jednak byłem osobą, która bardzo długo, choć nie mówię, że już nie, która bardzo długo, bardzo ambitnie podchodziła do piłki nożnej. Aż czasami za bardzo. Stąd pewnie te małe epizody duszenia, czy bicia się z kolegami. Ja myślę, że jednak no, z mądrością taką chyba życiową przyszła też mądrość wojskowa, mam nadzieję, i no, jest trochę łatwiej. No. Tak, pół żartem chciałem powiedzieć, że w zasadzie to nie ma z tobą o czym rozmawiać na razie, bo nic się nie dzieje. No jestem, tak, rzeczywiście zaczynam być nudny. Jaki jest Artur Boruc w szatni Bournemouth? Bo kiedy byłeś w Celticu, znowu to porównanie, jakby odniosę się do tego klubu, to miałem wrażenie, że ta szatnia jest dla ciebie za mała, że tam osobowość Artura Boruca jest ogromna i nie mieści się w ścianach. A tutaj słyszałem taką wypowiedź, to co prawda było już sprzed roku, czy sprzed półtora roku, trenera Howiego, który powiedział, że jesteś taki trochę na uboczu się trzymasz, że gdzieś tam siedzisz sobie w szatni i jesteś obok tej drużyny. No może nie tymi słowy, ale że tak generalnie Artur Boruc stonowany, jak to jest? Stonowany jestem, bo wiesz, poprzez swoje lata, no jednak ja lubię popatrzeć z boku, co się dzieje, kiedy trzeba zareaguję, czy to na treningu, czy to w szatni, ale nie jestem aż tak wybuchowy, jak byłem kiedyś, z czego się też bardzo cieszę, przyznam się szczerze, bo jednak to trochę problemów mi przysparzało, no i tak. A jeśli chodzi o miejsce, no bo wiadomo, Celtic, byłeś postacią tam kultową, też kibice troszkę inni niż w Bournemouth, tutaj to jest chyba, nie licząc Pogoni Sielce, to najmniejszy klub, w którym grasz. No nie zgodzę się do końca. Pod względem kibiców, ja uważam, że kiedy grałem w Fiorentinie, przychodziło mniej kibiców niż tutaj, więc jeśli chodzi o średnią. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, ten klub awansował w przeciągu ostatnich 5 lat aż 3 szczeble rozrywkowe, więc no, trzeba też dać szansę, dać też czas na to, żeby i tutaj wszystko zaczęło się kręcić tak jak w tych największych klubach na świecie. Powiedziałeś kiedyś taką rzecz, że nie jesteś tytanem pracy. Czy to się zmienia? Z czasem musi się zmienić. No po prostu no, wiadomo, że troszeczkę łatwiej jest zgubić kilogramy po pobycie na wakacjach. No i dlatego trochę więcej pracy, nawet patrząc na siebie na wakacjach, też staram się trochę więcej ruszać i ja myślę, że to dobrze, bo jednak może patrząc w przyszłość, może mi to kiedyś wyjdzie na dobre. Pytam o to dlatego, że też taka opinia w środowisku, przynajmniej dziennikarskim, krąży, że Artur Boruc do pracy zabiera się wtedy, kiedy upada, kiedy trzeba się podnieść, kiedy trzeba się postarać, powalczyć o coś. Jest tak? Nie wiem, no ja pracuję, kiedy trzeba, rzeczywiście.
ale nie, to się wszystko w jakiś sposób zmieniło. Myślę, że tych upadków już trochę w życiu przeżyłem, że trochę nerwów przez OT zjadłem i dlatego pewnie staram się ich unikać, choć wiadomo, że w życiu bramkarza czy piłkarza takich momentów jest dosyć sporo. Unikam tych prywatnych, staram się przynajmniej. No i niech tak zostanie. Bardzo się cieszę z tego, jak jest teraz i to, jaka jest opinia, szczerze nie interesuje mnie zupełnie. Ale trochę się pokrywa chyba z rzeczywistością. Szczerze mnie to nie interesuje. Czy się pokrywa, no to już jest kwestia tego, jak to ludzie odbierają. Tak? Czy ty jesteś spełniony piłkarsko, jeśli chodzi o kluby? Bo wiem, że twoim marzeniem była Premier League. Natomiast pytam o to dlatego, że był taki moment w Celticu, kiedy wydawało się, że jesteś o krok od przejścia do wielkiego klubu. No, jeśli mówię o wielkim klubie, to pewnie wiemy, o jakie kluby chodzi, czyli ta czołówka Premier League. Ja powiem tak, że to nie jest do końca ważne. Najważniejsze jest to, że jestem w klubach, w których chciałem być. To, że to są takie kluby, a nie inne, uważam, że ja nie mam się czego wstydzić absolutnie. A w wielkich klubach, no przyznam, mogłem być, ale czy to przez swoją nieuwagę, czy też przez moją krnąbrność. I nie wiem, i być może też był moment, że pazerność. Nie gram, no ale ja absolutnie niczego nie żałuję. Też cieszę się z tego, że jestem, tak jak mówiłem wcześniej, w klubach, których chciałem być ja, a nie ktoś na mnie wybierał. A jak ci tutaj w tym Bournemouth? Miasto bardzo sympatyczne, taki trochę kurort dla emerytów. Tadam. Nic dodać, nic ująć. Ja jeszcze na emeryturę się nie wybieram, dopóki zdrowie będę miał i ambicje do gry. Pewnie jeszcze sportowych sukcesów mam nadzieję przede mną kilka. A nie nudzisz się w Bournemouth? A czemu miałbym się nudzić? Nie wiem, no nie ma tak za dużo tutaj atrakcji. Nie no, to kwestia wyobraźni tylko i wyłącznie. Czyli wolisz, Artur Borus woli już trochę tak na luzie podchodzić do życia, wyciągnąć nogi gdzieś tam na fotelu, na tarasie i patrzeć jak... No się nie wyciągam, ale rzeczywiście, jak mówiłem wcześniej, no to kwestia wyobraźni, a moja wyobraźnia jest bardzo bujna, więc naprawdę się nie nudzę. A jeśli zapytam o taką rzecz, czy ty jeszcze wierzysz, że nie wiem, że może coś się stać, jeśli chodzi o klub, że jeszcze możesz... No bo różne rzeczy się zdarzały w historii piłki. Czasem bramkarze w twoim wieku trafiali do bardzo dobrych klubów. Jak to jest z tym? To nie ma najmniejszego znaczenia. Ja chcę się po prostu dobrze czuć w życiu. Czy będę grał w Bournemouth, też tutaj bardzo dobrze czuję, czy w jakimś innym klubie. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo ja jestem szczęśliwy, no i basta.